Witajcie oto w pięknym poranku, 16 lutego 2017, tak, 16 lutego, dobrze mówię. Przed wami będzie oto ten oto fajny liścik, napisany od konsolowego Grześka i już wyjaśniam, o co tu chodzi. Kraków, 13 lutego 2017. Cześć Michał, przesyłam zgodnie z umową zasilacz do gamepada oraz dwa bonusy, mam nadzieję, że się przydadzą. Pozdrawiam serdecznie i życzę dużo radości z użytkowania Wii U. Super, że w końcu kupiłeś ten sprzęcik. Nintendo rządzi, konsolowy Grzesiek. Wiem, że Nintendo rządzi, chociaż ostatnio ma tendencję do tego, że faktycznie potrafi dla co niektórych graczy, którzy troszeczkę patrzą inaczej na rynek gier, nie tylko przez pryzmat tego, że pierwszy raz zobaczę sprzęt i już od razu podnieta. Ja cię rozumiem, Grzesiu, że polubiłeś Switcha i tak dalej, że już go zamówiłeś, ale są tacy jeszcze na świecie, którzy o Switchu mają bardzo sceptyczne zdanie, bo wiecie, no hybryda to ma swoje plusy i minusy, tak? No, głównie minusy będą tego, że w przyszłości no, gier wybitnych na to nie będzie robione tak naprawdę. Początek będzie taki, wiecie, przaśny, maślany, a później będzie taki już jak z Wii U tak naprawdę, bo sytuacja się nie zmienia i na razie musimy poczekać aż do 3 marca, wtedy wszystko się rozstrzygnie o sprzedaży. I na razie na wiosnę, bo Switch ponoć ma nie mieć wcale tak źle, jak inni przepowiadają. No, o tym się przekonamy. Ale warto nie mówić od razu źle o konsoli. Ja tylko wyprzedzam. Staram się wyprzedzać fakty, czy słusznie, czy nie. Zobaczymy. Czas pokaże. O Sonic Boom nie myliłem się i o Lost Worldzie też. Więc o Nintendo Wii U. Przepraszam, o Switchu czemu nie. Dobra, pokażę wam te ekstrasy, które dostałem. W zasadzie sam zasilacz miał do mnie przyjechać taki troszkę inny, na zasadzie USB, taki bez tej kosteczki. Pokażę wam go. Gamepad działa, sprawdzałem go ładnie i tam ładnie śmiga chłopak. O, nawet możecie sobie zobaczyć. To jest podręczne menu, jeżeli ja nie mam włączonej konsoli. Mogę tylko tak obsługiwać, więc jest fajnie. Pobrałem sobie Sonic Lost World Demo. Ono waży 500 bodajże, 500 mega. Coś takiego. Mamy tu szybkie ustawienia, ale one są takie bardzo podręczne. One są w zasadzie dla trybu przenośnego konsoli. Nie wiem po co ja to mam, ale spoko. W każdym razie jak widzicie, gamepadzik działa fajnie. Jednak można z poziomu gamepada jeszcze wejść na inne opcje. To jest fajne. Tylko że nie wiem, czy sprzęt, ja go chyba mam odłączonego. Ale to ciekawe, że wiecie, z poziomu konsoli, gdy nie ma jej podłączonej, to faktycznie możesz obsługiwać menu. To jest fajne. No, ten kabelek wam pokażę. On tak wygląda. No nie można, bo... No właśnie. Ale dobra, nieistotne. Dobra, ja bym chciał to wyłączyć. O! Tak tylko na chwilkę wam pokazałem. Ten kabelek wygląda tak. To nie jest typowe USB, niestety. Czy micro USB. To jest zwyczajne podłączenie pod Wii U. Nintendo zawsze nas wciąka robiło. Takie wejście. Ono do żadnego innego nie będzie pasować. Tylko takie. Tylko i wyłącznie. I... Ten oto oryginalny kabelek, jak widać Nintendo jest tu ładnie wyrzeźbione. O, coś takiego. Dosyć niekrótki kabel z taką kosteczką w takiej postaci WUP011 i oczywiście z normalną europejską końcówką. Takie coś otrzymałem od Grzesia, bardzo ci dziękuję za symboliczne ileś tam złotych, nieważne. Ważne, że jest. No jak widzieliście, gamepadzik działa, wszystko fajnie, tylko kwestia poczekania na lepszy czas, by złowić pierwsze gry. Natomiast pierwszą grą, jaką dostałem na Wii U, to nie będzie Sonic, ale jedna z gier, która przynajmniej albo powinna być w zestawie, to nie jest Lego, to jest wizytówka tej konsoli. Czy chlubna, czy niechlubna, ciężko mi określić. W każdym razie jest to Nintendo Land.
jedna z pierwszych gier na tą konsolę, wydana pod koniec 2012, inny format rozgrywki, mamy swojego gamepada jako pierwszy gracz, a reszta graczy, którzy mogą mieć Wiimote'y, one nie są do wyrzucenia, mogą podczepić się pod konsolę i możemy grać w jakieś przeróżne minigierki. Ich jest tylko 12. Jest ogólnie gra złożona z takich światów i tam swoim mi chodzimy do takich różnych właśnie tych minigierek, czy tam inne są rzeczy do sprawdzenia i jak widzicie jest sporo tych minigierek, jest podział na drużynowy, w sensie taki, że można samemu pograć z komputerem, sprawdzić jak to działa. Już z żywymi graczami, czyli już nie ma botów za bardzo i solo, czyli możemy sami przetestować minigierki jakieś określone z tych 6, tak? Tak wygląda sprawa, stan w bardzo ładnym jest, to był bonus do kabelka. Dostałem jeszcze ulotkę odnośnie Wii 3DS-a, jak mam tam gdzieś schowaną. W każdym razie płytka wygląda w taki sposób, to już są podobne dyski co Blu-raye. Nintendo zrezygnowało z optycznych dysków ze względu na to, że będzie się szybciej czytało i będzie miało dosyć sprawiedliwą pojemność dla gier i save'y będą jeszcze w środku, czy na karcie SD, nieważne, ale będą. I to jest taki odpowiednik Blu-raya, bo ma pojemność tą samą i nawet kolor ma ten sam. Już nie jest taki szary totalnie, tylko troszeczkę podchodzi pod granat. Ta płytka od spodu, nie? Fajna sprawa. Nie włączałem tego jeszcze. Znaczy włożyłem do napędu, żeby sprawdzić, czy napęd działa i faktycznie wykryło płytkę. Konsola mi fajnie gra, więc jestem zadowolony z zakupu. Natomiast instrukcja, no to tego wam nie muszę pokazywać. To jest to samo co na Wii czy na GameCube, jest bardzo podobne. Nie ma co tutaj rozczulać się. Mamy jakieś elektroniczne instrukcje. Przeważnie powinny być, ale nie zawsze są. Coś takiego. I sama instrukcja do Nintendo Landu. To jest taka pierdółka, ale na początek jak nie ma się nic, to może być dobrze, tak? No, warto mieć w kolekcji coś takiego, bo pomysły Nintendo są zawsze dziwne. O czymś takim mówiłem. Tu są atrakcje przeróżne. Są tu już fajnie przedstawione i omówione. No i zarys wszystkich minigierek. I tak w kilku językach. Czyli jest ten podstawowy zarys, najważniejszy. Reszta jest już tylko do zobaczenia, do sprawdzenia, bo to tylko, no inaczej wam się tego nie pokaże. No, plany na Wii U w tym miesiącu, no plany na Wii U nie będzie, bo na razie muszę czekać na lepszy okres właśnie, właściwie na kasę tak naprawdę, nie ma co ukrywać. W każdym razie włączę sobie jeszcze tego gamepada, zobaczymy sobie szybko, co się tutaj udało uzyskać. Ale chyba gamepad jest bez sensu, jeżeli konsola nie jest włączona, bo ona musi być włączona i to w pobliżu ciebie. Chyba nawet, że mógłbym zrobić taki myk, tylko że wiecie, ja wolę na Wii U grać na telewizorze. I sprawa wygląda tak, że no niestety, ale ten tryb dla... nie wiem, co to za przycisk. Nie kojarzę go za bardzo, ale dobra. Sprawa wygląda tak, że niestety ja za bardzo nie lubię pomysłu, czy generalnie ten sposób mnie męczył, że tylko gra się na tym dotykowym ekranie, na padzie, a telewizor jest zajęty przez kogoś innego. Ja wolę tak, przy telewizorze to tak trochę lepiej wygląda, bo wiadomo, widać wszystkie szczegóły, Full HD, wszystko widać, ale jednak ten sposób grania nie jest wcale taki zły, tylko Wii U jest nieprzydatne z tym padem, znaczy sam pad, jeżeli konsola nie jest włączona, a ona musi być włączona. To jest warunek podstawowy. Już wtedy Nintendo, tak już na koniec wam powiem, już wtedy Nintendo kombinowało z hybrydą tak zwaną w 2012 roku, czy wcześniej, żeby oni wypuścili taki sprzęt, który pozwalałby na przełączanie telewizorów czy ekranów, żeby móc grać na takim, ale do tego jest potrzebna tylko włączona konsola. Niestety ze Switchem będzie o tyle fajnie, że faktycznie ekran i telewizor to będą takie dwie odrębne części, tak? Z drugiej strony jednak
nie jestem za tą ideą. Uważam, że granie przenośne i stacjonarne powinno być troszkę raczej odrębne. Powinno być odrębną częścią samego grania. No ale jednak jeżeli Nintendo próbuje zrobić hybrydę, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie mówię, że to jest zły pomysł, ale lepiej, żeby te dwie sprawy były oddzielne. Tak lepiej wygląda, bo po pierwsze gry wyglądają dziwnie. Fakt, że na stacjonarkę wyglądają one porządnie, tak już z przemyśleniem konkretnym. Grafika nie prezentuje się aż tak źle i w ogóle gra nie przypomina faktycznie to stacjonarne. Natomiast na handheldzie jest inaczej, są inne zasady trochę. Jest ta... są takie... jak to określić? Umniejszenie pewnych gier. To są specjalne edycje, takie umniejszone, pomniejszone, po to, żeby one właśnie przypominały te gry z wczesnych lat, powiedzmy 90., tak przenośne. Może przesadziłem trochę, że z lat 90., ale zauważcie, że wersje na przenośne są zawsze takie może nie umniejszone, ale one się różnią na pewno od stacjonarnych. One po prostu muszą się różnić czymś, żeby nie wyglądały na takie same, tak? Zawsze tak jest. W każdej grze przynajmniej portowanej, czy tam kombinowanej na inny sposób. Natomiast uważam, że dzisiaj z perspektywy czasu Wii U nie jest złym sprzętem. To nie jest zła konsola. Problem w niej jest taki, że deweloperzy dali trochę dupy samej konsoli, dając takie trochę... No powiem szczerze, że bebechy to ma niezbyt ciekawe Wii U. Jak już patrzeć na stronę techniczną, no to nie jest za ciekawie, tak? Nintendo raczej od Wii, od czasów Wii idzie w stronę zabawy tak naprawdę, co za czasów NES-a, SNES-a to się dobrze sprawdzało, jednak te konsole nie były słabe techniczne w stosunku do konkurencji, natomiast dzisiaj jest zupełnie odwrotnie. Sprzęt jest trochę słabszy, a jednak zabawa jest nieporównywalnie większa niż na konkurencji, tak? Chociaż powiem wam szczerze, że to jest trochę mit, ponieważ na każdej konsoli dobrze fajnie się gra, ale Nintendo ma ten swój urok, jest dalej zamknięte, może już się otworzyło niedawno na rynek telefonów, ale to o niczym nie świadczy. Nintendo jest dalej zamknięte i będzie zamknięte, bo mają swoje przecież prawa, mają swój honor, tradycje. I oni nie będą zamierzali otwierać się na wszystkich, tylko po to, żeby sprzedać się różnym markom i w ogóle innym sprawom. Po prostu, wiecie, no, nie możemy porównywać tutaj do sytuacji Segi, bo ona była w pewien sposób otwarta już od początku. Ona nie była zamknięta tak dosłownie na wszystkich. Przecież robiła gry na komputer, na automaty, na inne też konsole, które się tam przewinęły przez historię, to tam niektóre gry wyszły od Segi faktycznie, na przykład na komputery 8-bitowe czy coś. Nintendo zawsze jakoś tam, wiecie, swoim tokiem myślenia i chodzenia szło i jakoś im to, wiecie, jakoś działali w ten sposób. No natomiast dzisiaj, jak możemy ocenić, Wii U jest martwe, niestety. Wii U jest martwe. U mnie akurat tak nie będzie, ponieważ sprzęt ma wsparcie u mnie. Są 4 Soniki do zebrania, jakie mam, nie 5, bo przede wszystkim Transformed nie chcę, bo ta gra mnie wkurzyła z misjami i nie chcę przez to ponownie przechodzić. Będzie Sonic Lost World, Igrzyska w Sochi, Sonic Boom, Rise of Lyric i Igrzyska w Rio 2016. I to wszystko. Żadnych smashów, żadnych innych podobnych rzeczy. Chyba już w sumie więcej gier nie wymieniłem na Wii U. No. Także to jest jeszcze w ogóle ciekawe, że na sklepiku Wii U nie ma żadnej gry z Sonikiem takiej dosłownie napisanej dla Wii U. Tylko dla Wii jest jedyna gra Sonic 4. W wersji cyfrowej. To jest bardzo ciekawe, że Sega olała trochę Nintendo z tej strony, bo jak wiecie, miała Sega 3 tytuły na kontrakt specjalny tylko i wyłącznie dla Nintendo, które zostały wydane faktycznie w 2013 i 2014. To jednak pokazuje, że sama sytuacja Nintendo jest dziwna. Nie wiem, czemu Sega współpracuje z Nintendo, skoro oni na ostatnich grach no, przejechali się grubo ze sprzedażą, że praktycznie można ocenić to na lipę. Tak jest moje zdanie. Słabo się sprzedały te gry, Lost World i te inne, pozostałe, Sonic Boom zwłaszcza.
I wydaje mi się, że Sega już nie będzie tak szła tylko dla Nintendo, chociaż ostatnio Sega zapowiedziała, że Switchem są zachwyceni i będą chcieli coś tam wykombinować. Mi się to osobiście nie podoba, bo to już jest kolejna generacja w tył. Uważam, że Sega powinna otworzyć się na inne konsole, bo w ostatnich czasach no, gry z Segą na konsole są bardzo rzadkie. Nie są one często występowalne w czasie premiery. No może nie mówię o Yakuzie, ale mówię o innych grach, tak? Takich typowo od Segi, to w ogóle ich nie ma praktycznie. No. Dobra, to jest taka trochę dłuższa wypowiedź podkońcowa, no ale jest o czym rozmawiać. Nintendo Land, zobaczymy to później, w przyszłości, jak się ogarnie troszkę zegarek, czyli czas. I zasilacz dopada, mam wszystko praktycznie. Już nie liczę tej jednej podstawki na konsolę, ale to... Ja z tego nie będę korzystał, bo konsola moja będzie leżeć. No. Także czekamy tylko do lepszych czasów, do marca. Będę sobie kupował nowe gry na Wii U. Nie Switcha, tylko Wii U. Oceniam, że Wii U jest lepsze od Switcha. Już nie chodzi o technikalia, ale chodzi o jakość gier. Tak? No, może nie wszystkie są takie dobre, ale Wii U jest dla mnie nowe i ja będę sobie je ogrywał. Także Wii U dopiero zaczyna u mnie przygodę. A ja Was wszystkich bardzo pozdrawiam i do zobaczenia w następnym filmiku. Ok, wracam jeszcze na chwilkę pod koniec. Zapomniałem o jednej ważnej kwestii. Drogi Grzesiu, mam już tą ulotkę, ale dzięki za drugą. Może się przydać albo komuś, albo jako duplikat. Kto wie. Jedną zebrałem na wyspie u mnie w Słupsku z grami. Jest taka wyspa z grami używanymi. I drugą właśnie od Ciebie, Grzesiu, dostałem. Bardzo dziękuję. Mimo wszystko. Tu mamy całą opisaną instrukcję po polsku. Bardzo ładnie przetłumaczoną na Wii U. Natomiast po drugiej stronie z 3DS-em są różne ciekawe gry. Tutaj Sonika nie uświadczyłem na 3DS-ie. Żadnego. A, dziwne, bo niektóre są fajne. No, także to jest na razie tyle z Wii U. Zobaczymy, co w przyszłości się pokaże. Może gameplay jakiś zrobię. No, nie jestem pewny. Do zobaczenia Wam.